Jest wiele metod nakładania pasty termoprzewodzącej na procesor, natomiast jak to się przełoży na jego temperatury? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Morole TV. Ja jestem Black i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy faktycznie metoda, jaką nakładamy pastę termoprzewodzącą na procesor, ma znaczenie i ma wpływ na jego temperatury. Ogólnie zdania są podzielone. Jedni uważają, że trzeba równomiernie pastę rozprowadzić po IHS procesora, inni, że metoda ziarnka grochu będzie lepsza, a inni jeszcze, że nie ma to żadnego znaczenia. W testach użyję pasty Silentium PC Pactum PT2. Jest to dość tania pasta i bardzo łatwo się rozprowadzająca. Natomiast procesorem będzie Ryzen 1700X, podkręcony na 3,8 GHz, chłodzony coolerem IO, Corsair H100 i V2. A wszystko to zamkniemy sobie w obudowie Corsair Crystal 570X. W przypadku każdego testu obciążę najpierw procesor przez pół godziny programem OCCT, następnie odczekam 15 minut, żeby temperatury w obudowie się unormowały i wykonam kolejny półgodzinny test i sprawdzimy sobie później, jak wyglądają temperatury na procesorze. Pierwszy test, gdzie użyjemy metody równomiernego rozprowadzenia pasty po IHS procesora. Jak widać, temperatury po półgodzinnym obciążeniu programem OCCT nie przekraczały 61 stopni Celsjusza. I po zdjęciu coolera widać, że pasta pokrywa cały IHS procesora. I kolejny test z tak zwaną metodą na krzyżyk. Tutaj temperatury bardzo podobne, bo 60,6 stopnia Celsjusza. Natomiast po zdjęciu chłodzenia widać, że prawa krawędź procesora nie do końca była pokryta pastą termoprzewodzącą. Kolejna metoda na tak zwane dwie kreski. Tutaj temperatura bardzo podobna jak w poprzednim teście, bo 65 stopnia Celsjusza, a po zdjęciu coolera widać, że pasta równomiernie rozprowadzona jest na całym IHS procesora. I ostatni test, tak zwana metoda ziarnka grochu. Tutaj temperatury, jak widać, wyższe w porównaniu do poprzednich testów, bo 61,4 stopnia Celsjusza, a po zdjęciu coolera z procesora widać, że pasta nie pokryła dwóch lewych narożników IHS. Jak widzieliście, różnice w temperaturach są naprawdę niewielkie. Można powiedzieć, że jest to granica błędu pomiarowego. I tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką metodą pastę nakładacie, a ważne jest to, że jak już tą metodę wybierzecie, żeby wykonać ją prawidłowo. I dobrze było to widoczne w dzisiejszym teście w przypadku metody ziarnka grochu. Zaaplikowałem za mało pasty na IHS, co skutkowało, że nie po całym IHS-ie ta pasta się rozeszła. Co później oczywiście miało przełożenie na temperatury, 0,9 stopnia Celsjusza więcej w porównaniu do innej metody, bodajże dwóch kresek. Generalnie nie polecam metody ziarnka grochu na procesory, które mają duży IHS, a zwłaszcza na Threadrippery. Tam, jak wiadomo, ta powierzchnia jest ogromna i nie ma szans, żeby pasta podczas aplikacji na ziarno grochu rozprowadziła się po całej powierzchni IHS-a. Także weźcie to pod uwagę. I nie bójcie się również nakładać pasty troszeczkę więcej. Oczywiście nie można przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę, ale nakładając pasty trochę więcej, macie pewność, że rozejdzie się ona po całym IHS-ie, ewentualny jej nadmiar po prostu rozejdzie się po podstawie coolera, także nie będzie z tym problemu. Mam nadzieję, że tym filmem rozwiałem Wasze wątpliwości co do metod nakładania pasty termoprzewodzącej na procesor. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie również w komentarzu, jakiej Wy metody używacie w Waszym komputerze. Mówił do Was Black, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.